z najmłodszą posłanką o starych problemach. O aborcji. O definicji gwałtu. O podatkach. O niedzielach handlowych. O tym, co najmłodsza posłanka może robić w Sejmie. Czym się zajmować. Jaka będzie też jej przyszłość. Jaka będzie przyszłość jej partii. O tym wszystkim porozmawiałem w kolejnym odcinku programu z Aleksandrą Kot, najmłodszą obecnie posłanką na Sejm 10. kadencji, która weszła za inną posłankę, która została wybrana do Parlamentu Europejskiego. Z Nowoczesnej, szefowa Młodych Nowoczesnych, z klubu Koalicja Obywatelska. A to wszystko w kolejnym, 108 już odcinku programu Naprawdę. Witaj, Olu, po raz trzeci w moim programie, tym razem jako posłanka po raz pierwszy. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. I teraz publicznie chciałbym Ci pogratulować jeszcze raz tego, że udało Ci się jednak dostać do Sejmu. Dziękuję bardzo. No było to wprawdzie połączenie różnych też niezależnych ode mnie czynników, no bo jak ty wiesz, była to konsekwencja tego, że pani Agna Marczyńska z Walczak dostała się do parlamentu. Ja byłam kolejną osobą z listy, no ale trzeba to podkreślić też dla osób, które niezbyt się pewnie orientują w tym, jak wyglądały wybory właśnie w okręgu 13, czyli krakowskim, no bo tutaj faktycznie tych przesunięć na liście było dużo więcej niż standardowo, no bo aż 3 osoby się jakby, wiesz, przede mną na liście z posłów odeszły, tu prezydent, 2 europosłów, więc oczywiście no, było to połączenie mojego wyniku, ale też no, trzeba przyznać trochę jednak szczęścia, czy tych takich niezależnych ode mnie rzeczy. No więc właśnie, tym bardziej, że pamiętam naszą pierwszą albo drugą rozmowę, teraz nie jestem pewien, i rozmawialiśmy o tym właśnie w kontekście tego, że też chciałaś iść bardziej w samorząd i później, tak pamiętam, że mówiłaś, że kto wie czy nie, za te 4 lata może spróbować jeszcze raz do Sejmu, a tu proszę, najpierw samorząd ze świetnym wynikiem do Rady Miasta Krakowa, a chwilę później już praktycznie Sejm, więc no naprawdę chapeau bas, bo w tak młodym wieku tyle już funkcji, tyle, że tak powiem, wystarczyły 2 wybory, a tak na dobrą sprawę za 3 razem się udało, do 3 razy sztuka. To prawda, no jest to trochę ekspresowe tempo i no ja z jednej strony spodziewałam się takiego obrotu spraw, to znaczy no wiedziałam, że prawdopodobnie słyszałam już, że pani Jagna trafi na te listy, ale no dopóki nie zobaczyłam jej miejsca i potem w zasadzie jej wyniku, to trochę nie wierzyłam, że to się uda, że jednak to ta lista też nie była, ta krakowska, czy krakowska i świętokrzyska nie była taka, była bardzo konkurencyjna, w sensie dużo osób robiło tam bardzo dobre kampanie, więc to też nie było takie oczywiste, kto będzie wśród tych 2 mandatów, to znaczy oczywiste było, że będzie to 1, Bartłomiej Sienkiewicz, ale ta 2 nie była taka pewna, więc o ile się trochę spodziewałam, to trudno było też jakoś, mówiąc zupełnie szczerze, trochę się trudno tego przygotować i jakoś swoje życie planować, bo to brzmi zbyt nieprawdopodobnie i no, uczciwie mówię, że oczywiście wiedziałam, że tak może być, ale no tak jak mówię, to jest zbyt nieprawdopodobne, żeby jakoś planować i z całą pewnością odpowiadać, że tak na pewno już się pakuje do Sejmu, bo też takie pytania dostawałam bardzo często, szczególnie pod koniec kampanii tej do Europarlamentu, czy się dostanę, czy już się spodziewam, że będę w tym Sejmie, więc no było to na pewno i tak duże zaskoczenie. No więc właśnie, a teraz właśnie chciałbym Cię zapytać o tą pierwszą reakcję, bo w ogóle o której się tak mniej więcej dowiedziałaś, że to już jest pewne, bo wiem, że ja gdzieś tak te informacje, chyba pierwszą informację, którą widziałem, nie wiem czy od Łukasza Boka, czy od Daniela Persa, to było gdzieś koło 23, koło północy jakoś tak. Była. Jakoś ten, tak, to znaczy wtedy jeszcze Jagna pokazywała się jako mandat niepewny, więc to było jeszcze niepewne, dopiero jakoś rano to była taka informacja już bardziej pewna, chociaż rzeczywiście jak, wydaje mi się, że koło północy już były częściowe chociaż wyniki na stronie PKW, więc też można było zobaczyć, że ona ma dosyć dużą przewagę w porównaniu do pozostałych osób z listy, więc no kładąc się spać, to spodziewałam się, że rzeczywiście mogę się obudzić już w sytuacji, gdzie ten mandat jej będzie pewny. A tak szczerze, zastanawiałaś się chociaż chwilę, czy może jednak nie, czy zostać w tym Krakowie, czy od razu mówiłaś, dobra, idę do przodu, jadę dalej, w końcu też startowałam w wyborach do parlamentu? No, mówiąc zupełnie szczerze, to nie przychodziło mi do głowy, by odmówić tego mandatu, dlatego że no, takich okazji się nie zaprzepaszczę i jeśli mam możliwość zrobić coś również dla regionu i faktycznie sprawdzić się w tym dużo większym wyzwaniu, chociaż mówiąc szczerze, Rada Miasta też jest bardzo dużym wyzwaniem, to mogę potem to ewentualnie rozszerzyć, jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, to zupełnie szczerze to nie, dlatego że, tak jak mówisz, kandydowałam też do parlamentu, do Sejmu w tych moich pierwszych wyborach, oczywiście ze słabego miejsca i nie spodziewałam się, że z tego może być mandat, ale nawet mówiąc szczerze, chyba bardzo bym... To byłby dopiero, myślę, ogólnopolski news, że ktoś odmówił mandatu, bo myślę, że do Sejmu to się bardzo rzadko zdarza, tylko w przypadku jakichś poważnych konfliktów takich, że faktycznie tego mandatu nie można sprawować. Więc nawet osoby, które mnie pytały, czy faktycznie wejdę do tego Sejmu, to pytały mnie bardziej, czy się spodziewam, jakie są szanse, a nikt mnie nie pytał, czy przyjmuję, czy nie. Więc to też chyba o czym świadczy, że oczywiście z jednej strony to jest na tyle takie duże wyzwanie, że trudno być na tym przygotowanym, czy też trudno czuć się takim, sam fakt, że jest bardzo dużo takich technicznych rzeczy do ogarnięcia, jest jakiś taki przytłaczający, czy to jest coś, co myślę, że mało kto wchodzi tam do tego budynku na jednego z kilku na Wiejskiej, czując się bardzo pewnie, ale mam takie poczucie, że to jest taki skok, który trzeba wykonać, czy teraz, czy za 3 lata, czy tam 3,5, myślę, że to nie byłoby aż takiej dużej różnicy, w tym sensie, że oczywiście miałabym za te 3,5 roku większe doświadczenie takie samorządowe, ale wciąż ten Sejm byłby czymś dla mnie nowym i nie sądzę, żebym też zdobyła jakoś bardzo dużo życiowego doświadczenia na przestrzeni tych 3,5 roku, więc też uznałam, że moja sytuacja życiowa nie będzie się aż tak różniła, więc skoro miałam to szczęście, ale też udało mi się to jakimiś swoimi siłami osiągnąć, to trzeba w to iść. Tu chyba była taka idealna sytuacja, mi się wydaje, że tak pół na pół i połowa szczęścia i połowa twojej kampanii wyborczej, bo jednak nie oszukujmy się, to już wtedy powtarzałem, że jednak z dość niezbyt korzystnego miejsca wyrobiłaś świetny wynik. I aż się prosiło o to, żeby trochę dalej to popchnąć. Chociaż chyba podejrzewam, że jeszcze w październiku też czułaś, że pewnie za 4 lata, że coś tam, że się skupisz, bo nawet o tym rozmawialiśmy, że skupisz się na samorządzie i że za 4 lata spróbujesz. A tu taka niespodzianka miła po pół roku już. Tak. Ja też nie myślałam o tej Radzie Miasta Krakowa jako takim tylko przejściowym okresie, bo znowu nie wiedziałabym, jakie dostanę miejsce na przykład w kolejnych wyborach parlamentarnych, czy je dostanę, w jakim będę też sytuacji życiowej, więc to też nie było takie w 100% pewne, co się stanie, bo też równie dobrze, myślę, mogłabym stwierdzić, że ten samorząd, bo znam wielu radnych, którzy właśnie nie planują kandydować dalej czy wyżej, tylko pracują w tym samorządzie. I w Krakowie jest naprawdę bardzo dużo pracy i ta praca jest też bardzo satysfakcjonująca, myślę. I ja poznałam bardzo dużo radnych, którzy faktycznie... Widać, że to są eksperci w takim sensie, że bardzo trudno osobie nawet zorientowanej czy śledzącej bardzo blisko takie miejskie sprawy wejść do tego samorządu i być na takim samym poziomie, bo jednak to wymaga trochę spędzenia czasu na kilkunastu sesjach, przynajmniej komisjach, więc widać, że to są osoby, które są też, myślę, usatysfakcjonowane swoim zajęciem i też to niewykluczone, że byłabym jak po tych 3,5 latach, więc tak, rzeczywiście wtedy tak realistycznie myślałam, że spróbuję, skoro raz spróbowałam, to spróbuję swoich sił również w kolejnych prawdopodobnie wyborach do Sejmu, ale rzeczywiście tutaj trochę tego szczęścia dopisało, tak jak wspominałam na początku, te 3 osoby, to jest sporo, zazwyczaj to jest jedna osoba z listy. Niemniej jednak rzeczywiście czuję, że to jest jakiś mój sukces, bo kandydowałam nie z miejsca, nie wiem, 6 albo 7, czy nie wiem, 4, tylko faktycznie z 15, więc rzeczywiście musiałam trochę przeskoczyć, żeby w ogóle być pod kreską w tym momencie, więc nie mam poczucia, że to jest tak zupełnie, nie wiem, przypadkiem albo poza moją jakąś działaniem, ale uczciwie przyznaję, że inne listy czy inni kandydaci z dobrymi wynikami też często nie mają takiego szczęścia. No więc właśnie, a tak jakbyś teraz miała patrzeć, bo wiem, że pewnie te decyzje przyjdą za 3-4 lata, ale tak jakbyś miała teraz zdecydować, no bo wiemy oczywiście, że wybory parlamentarne będą dużo szybciej niż wybory samorządowe, no bo wiadomo, z racji kalendarza, chociaż też w sumie jeszcze nie wiem, czy samorządowe będą, ale chyba to będą tak, że w 2028, nie 2009 roku, bo ta kadencja będzie chyba krótsza, nie wiem w sumie, bo PiS tak namieszał, że nie wiadomo. No ale w każdym razie tak, no wybory parlamentarne masz jesienią 27, a wybory samorządowe pewnie jesienią 28 lub wiosną 29 roku. I tak z perspektywy dzisiejszej, podejrzewam, że no już tak sama trochę zapowiedziałaś, że pewnie będziesz startować w wyborach parlamentarnych w 27 roku. A czy gdyby była taka możliwość, albo ogólnie czy ty byś chciała po prostu w tym 28 czy 9 roku wrócić do Krakowa, czy jednak jak już zdecydujesz się na ten Sejm, dostaniesz się jeszcze raz w 11 kadencji Sejmu jako posłanka, to czy jednak już porzucisz ten, że tak powiem w cudzysłowie, marzenia o Krakowie? Mówiąc szczerze, to trochę nie wiem, zależy w jakim miejscu będę wtedy. No nie ukrywam, że pewnie jeśli już się tak faktycznie wdrożę w pracę Sejmu, to pewnie trudno będzie znowu to porzucić i wracać do Rady, no bo w Radzie Miasta no sporo jest tematów też takich z poprzednich kadencji, które jakoś trzeba być trochę tak na bieżąco w tym, więc oczywiście no ja dalej chcę pozostać na bieżąco, ale jednak już pracować na poziomie Sejmu, więc nie ukrywam, wszystko zależy od okoliczności pewnie też takich politycznych, jakie będą tutaj szanse, miejsca, negocjacje i tak dalej. Nie wykluczam żadnych scenariuszy, bo no jeszcze się na żadną kampanię tak nie szykuję. Staram się jednak skupić na tym, żeby faktycznie skuteczniej tutaj pracować w Sejmie, no bo dopiero pierwszy swój dzień tam spędziłam. No więc właśnie, to tak jeszcze na koniec w sumie twoich odczuć. Jakie to było uczucie wewnątrz, jak powiedziałaś to ślubuję przed marszałkiem Hołownią? Trudno to opisać, jakoś porównać do innego mojego doświadczenia. Ja opowiadałam to też swoim jakimś znajomym czy bliskim, że wtedy niemal jak w filmach trochę miałam takie uczucie, że jestem tylko ja i marszałek Hołownia i tyle. Zupełnie zapomniałam, że za mną jest przecież tyle osób przecież stoi, więc to było trochę takie, no nie wiem jak to opisać, takie no niezwykłe doświadczenie, dlatego że trudno je właśnie porównać do czegoś innego, więc rzeczywiście fakt to, że jak sobie tam usiadłam i uświadomiłam, że faktycznie teraz głosujemy już i tutaj mój wpływ na, że to moje wciśnięcie przycisku rzeczywiście ma wpływ i to jest, że ja uczestniczę w tym procesie tworzenia prawa, co oczywiście no, zdawałam sobie z tego, miałam świadomość wcześniej, ale dopiero jakoś tak jak się tam usiądzie, no to się to jakoś tak dochodzi i ten mój przyjaciel, który był na galerii Sejmu też właśnie mi napisał, jak ta ustawa, którą głosowaliśmy wtedy przeszła, to napisał mi, wow, uczestniczysz w tworzeniu prawa, że faktycznie do niego chyba też to doszło, że rzeczywiście tak to wygląda, co brzmi może tak śmiesznie trochę, jak to tak opowiadam, ale myślę, że dużo posłów ma takie podobne znaczenie, ale z drugiej strony jak już tam posiedziałam, może przez to, że jednak no, spędziłam trochę czasu na sesjach i jakoś no, ta energia powiedzmy jest trochę podobna, to nie czułam się już tak tam obco przez te kilka godzin później i nawet tam kilka posłów, z którymi rozmawiałam, mówiło, że nie wyglądam już na jakąś zestresowaną i że wyglądam, jakbym już tu była kilka miesięcy, co też było trochę pocieszające, że rzeczywiście, chociaż pod tym względem jakoś bardzo się nie wyróżniam, bo nie ukrywam, że szczególnie pracownicy Sejmu oczywiście bardzo mili i pomocni, to jednak trochę się dziwią, jak podchodzę do nich na przykład, albo jak, no ja tam się trochę gubię w tym budynku jeszcze, więc jak pytałam Straży Marszałkowskiej o gdzie się znajduje jakiś tam pokój, do którego szłam, to widziałam taką trochę w oczach takie zapytanie, dlaczego tutaj ktoś do nich podchodzi i pyta o drogę do, nie wiem, biura obsługi posłów na przykład. Więc chociaż pod tym względem, że ten stres trochę jakoś tam mi już po chwili w sumie zniknął, było trochę pocieszające. No więc właśnie, tym bardziej, że no tutaj też trochę niespodziewanie te wybory do Parlamentu Europejskiego okazały się jeszcze większym sukcesem Nowoczesnej w Parlamencie Krajowym, bo oprócz ciebie bodajże chyba, o ile dobrze pamiętam, 3 jeszcze osoby z Nowoczesnej weszły, czy 4. Tak, tak. No, Jerzy Mieszkowicz właśnie z tej samej listy, więc tutaj we dwójkę, więc to też jest rzadko bardzo, myślę, się zdarza, żeby 2 osoby spod kreski weszły. I Katarzyna Królek i Krzysztof Mieszkowski z Domu Stuńskiego. No więc właśnie, więc to wsparcie miałaś też jakby. No i też od doświadczenia, bo Jerzy Mieszkowicz już był posłem. Tak, i Krzysztof Mieszkowski tak samo. Tak, Jerzy był już posłem, my też się znamy od kilku lat, więc pracujemy ze sobą już od dawna właśnie, więc też było oczywiście bardzo pomocne, żeby mieć kogoś, kto tam wskaże, gdy najlepiej się udać, no bo trzeba sporo formalności też załatwić, więc oczywiście już to przechodził 2 razy, więc był w stanie też mi pomóc, oczywiście to jest super. No i też bardzo się cieszymy z tej liczniejszej reprezentacji Nowoczesnej w postaci 10 osób teraz. No więc właśnie, tym bardziej, że no de facto do Sejmu też już w październiku, ale wrócił wasz pierwszy szef, czyli Ryszard Petru, więc taka jakby mentalna gdzieś tam reprezentacja jest jeszcze silniejsza. No w ogóle jeśli pomyśleć o osobach, które były związane z Nowoczesną i są w Sejmie nadal, czy w ministerstwach, no to też robi się całkiem spora liczba, chociaż no oczywiście to już tylko takie nas łączą już nie klubowe czy partyjne barwy, ale bardziej jakieś tam znajomości i sympatie. Ta społeczność Nowoczesnej, wbrew pozorom pewnie, jak wielu osobom może się wydawać, jest dosyć rozbudowana, bo nawet jeśli ktoś już właśnie odszedł z Nowoczesnej z różnych względów, czy nie udziela się politycznie, to te znajomości wciąż się utrzymują, co myślę jest takim trochę, co jest typowe dla takich właśnie mniejszych ugrupowań, że my naprawdę się dosyć blisko ze sobą trzymamy i znamy się dobrze, więc myślę, że w takich dużych właśnie ugrupowaniach to jest trochę cięższe, żeby taką faktycznie grupę trzymać ludzi blisko siebie, a mam wrażenie, że w Nowoczesnej to się naprawdę udało, że to zawsze były osoby, które lubiły ze sobą pracować i się dobrze znały. No więc właśnie to jednak u was widać, że nawet jeżeli różne były sytuacje gdzieś tam w historii partii, która no już jakby nie patrzeć 9 lat istnieje, no to jednak trzymacie się gdzieś tam razem. I tak właśnie chcę teraz już tak typowo do Sejmu tak już wejść, do takich tych trybów sejmowych. No to jedną z takich właśnie ustaw, które no myślę, że by mogły przyświecać Nowoczesnej i to, gdyby nie to, że Ryszard Petru już nie jest liderem Nowoczesnej, a jest w trzeciej drodze, no to myślę, że to by była jakaś tam koronna ustawa właśnie Nowoczesnej. Chodzi mi o poluzowanie handlu w niedzielę. To jak myślisz, jest w stanie ona przejść, tak już patrząc gdzieś tam kuluarowo, no bo wiemy, że dobrze, że pierwsze czytanie to było takie pół na pół, tylko dlatego w sumie chyba, że pisowców nie było na głosowaniu, więc myślisz, czy jest na to szansa, że jednak to przejdzie już trzecie czytanie, potem ewentualnie Senat, no i może jakimś cudem prezydent Duda, czy jednak nie masz takiej nadziei? Myślę, że w Sejmie tak. Co do Andrzeja Dudy, no to tu mam wątpliwość, no bo też ten zakaz handlu w niedzielę był takim flagowym projektem Prawa i Sprawiedliwości. On tam się jakoś przecież w uzasadnieniu tego projektu ustawy, pamiętam, że są jakieś nawiązania do nauki Kościoła, czy do Jana Pawła II, więc myślę, że używając tej retoryki niestety Andrzej Duda również uzna ten projekt, który wprowadza te 2 niedziele, nie podpisze się raczej pod tą ustawą, chociaż nie wiem, bo ona też, trzeba przyznać, ma taki dosyć kompromisowy wymiar, to znaczy ona wprowadza tylko te 2 niedziele wolne z tym prawem czy obowiązkiem pracodawcy do wyznaczenia dnia wolnego pracownikowi z wyższym wynagrodzeniem za pracę w niedzielę, więc myślę, że to jest rozwiązanie dobre, które po prostu umożliwia zarówno konsumentom zrobienie zakupów w niedzielę, co sądząc po tłumach w galeriach handlowych w niedzielę nie jest rozwiązaniem, którego konsumenci nie chcą, tylko wręcz przeciwnie, a z kolei daje oczywiście prawa pracownikom do tego, by otrzymać wynagrodzenie za pracę w ten dzień świąteczny w niedzielę, która z racji tego, że oczywiście jest to weekend, to na pewno właśnie we wspomnianych przeze mnie galeriach handlowych będzie na pewno to dużo cięższa praca niż na przykład, nie wiem, w środowe popołudnie. To nie wątpię, więc stąd to wyższe wynagrodzenie. Więc myślę, że on zabezpiecza w wystarczającym stopniu te interesy zarówno konsumentów, jak i pracowników, no bo przecież równie zajętymi miejscami, w sensie takim, że również bardzo dużo ludzi przychodzi do restauracji w weekendy, no i tutaj ci pracownicy również spędzają te popołudnia niedzielne czy niedzielne dni w pracy. Z drugiej strony jednak ten projekt nie wprowadza, tu widać, że zakładam, że Ryszard Petru czy pewnie inni członkowie Trzeciej Drogi uważają, że ten zakaz powinien być całkowicie zniesiony, a jest on kompromisowy, nastawiony właśnie na poparcie również innych ugrupowań, bo wprowadza tylko te dwie niedziele handlowe. To jest, myślę, dobrym rozwiązaniem, bo oczywiście rozumiem też perspektywę pracowników handlu, którzy już przyzwyczaili się do tego, że swoje życie mogą planować w ten sposób, że wiedzą, że ta niedziela będzie zawsze dniem wolnym, no bo w takich sklepach, w galerii te grafiki, wiadomo, są różnie ustalane, no i nie wiadomo nigdy, czy środa, nie wiem, 15 sierpnia, nie wiem, czy to środa, a to akurat wolne, czy środa, nie wiem, 11 sierpnia będzie dniem u nich wolnym, czy nie, no bo różnie mogą mieć ułożony grafik, więc rozumiem oczywiście tą perspektywę takich pracowników, którzy no nie chcą tego, więc myślę, że ten projekt miał właśnie na celu wyjść również na taki kompromis, żeby zabezpieczyć również ich interesy. No więc właśnie, tym bardziej, że właśnie mam wrażenie, że i ustawa o wolnym handlu w niedzielę i ta, o której też zaraz wspomnę, ustawa chociażby o związkach partnerskich tutaj wymaga ogromnego kompromisu. No bo tworzą się takie dosyć egzotyczne koalicje i niezwiązane z tymi koalicjami, które już są, bo chociażby o ustawie o handlu w niedzielę to tam była koalicja właśnie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i części Konfederacji tej od Sławomira Mencena. Tak, znowu tak. Jeśli chodzi o związki partnerskie, to była koalicja właśnie Platformy, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i w sumie Polski 2050 i też częściowo PSL-u, więc to też gdzieś tam się zazębia. Także to mogą być ciekawe na pewno tygodnie w Sejmie. Tak, myślę, że tak. No, rzeczywiście te projekty, które teraz, te druki są rzeczywiście takimi, które jakoś też mnie interesują, czy od zawsze je jakoś śledziłam, więc też oczywiście to jest dla mnie bardzo duży zaszczyt, że mogę brać w tym udział i faktycznie uczestniczyć w tych posiedzeniach. Oczywiście. Tak szczerze powiedziawszy, jesteś za tym, no bo też wiadomo, to też już wynikało na dobrą sprawę nie tylko od grudnia, ale też od października. Czy jednak warto byłoby poczekać z pewnymi projektami tymi, których wiadomo, że twój krajan, prezydent Duda, nie podpisze? Czy jednak uważasz, że powinno to się próbować i ewentualnie jak zawetuje, no to dobra, no to jest jakaś ścieżka, żeby wrócić do tego, żeby mieć podkładkę też przed wyborcami, że dobra, próbowaliśmy, Duda to zawetował, a potem do tego wrócić na przykład w połowie sierpnia, po wakacjach 25 roku, no bo wiadomo, że Duda prezydentem będzie do 6 sierpnia 25 roku, więc no to dopiero będzie na następnym posiedzeniu Sejmu pewnie po zaprzysiężeniu nowego prezydenta. Wiesz co, myślę, że warto próbować, żeby chociaż sprawdzić, jak rozkładają się te siły w Sejmie, jakie projekty w ogóle mają szansę przejść w Sejmie, bo z perspektywy nawet wyborcy czy po prostu obywateli myślę, że to jest istotne, żeby zobaczyli, że te projekty powstały po prostu, bo między mówieniem, że jakiś projekt powstanie, a faktycznie tym, kiedy on jest rzeczywiście drukiem sejmowym i każdy może go zobaczyć na Sejmie, jest jednak czasami bardzo długa droga, chociażby te związki partnerskie trochę to pokazały, że rzeczywiście ta ustawa się rodziła bardzo długo, więc chociażby po to, żeby zobaczyć, że mamy to w tym obecnym kształcie, czy mamy gotowy kształt takiej ustawy, jest bardzo istotne. Jeśli on nie przejdzie, no to tak jak wspomniałeś, to nie oznacza, że on na zawsze już znika i nigdy nie może wrócić, no bo tak jak wspomniałeś, w sierpniu, czy tam po wyborach prezydenckich, więc zakładam, że we wrześniu będzie on mógł z powrotem być rozpatrywany przez Sejm i to jest, myślę, może z jakimiś wtedy, nie wiem, delikatnymi jeszcze zmianami, ale chociażby taki zarys główny będzie już gotowy, i to jest istotne, bo rzeczywiście mam wątpliwość, jak to będzie ze związkami partnerskimi, czy z kilkoma też innymi pewnie projektami. Z drugiej strony nie jest to też taka oczywista sprawa, tak jak wspomniałeś, są głosowania, w których nawet posłowie PiS-u głosują też inaczej niż można byłoby się spodziewać, bo wydaje mi się, że nawet właśnie przy tym projekcie, który zmieniał definicję zgwałcenia, czy tam dodawał tą przesłankę braku zgody, to kilku posłów PiS-u głosowało też za tym projektem, więc teraz już niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kto dokładnie, ale to też pokazuje, że może te nasze prognozy do tego, że Andrzej Duda będzie wszystko wetował, nie są takie akuratne. No tak, tym bardziej, że tam akurat jeśli chodzi o tę definicję zgwałcenia, tam chyba było nawet kilkanaście chyba posłanek PiS-u i wiem, że chyba właśnie to były przede wszystkim kobiety. Tak, no właśnie, więc no, to też nie jest... Ja gdybym miała zgadywać, no to bym myślała, że całe Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało jednakowo, no a były tutaj jakieś różnice. No więc właśnie, a tak szczerze powiedziawszy, trochę wrócę do tego wątku na samym początku. Czujesz gdzieś tam to miano właśnie tej najmłodszej posłanki mimo wszystko, czy... Tak. Muszę przyznać, że niestety to trochę, może nawet nie właśnie od innych posłów, bo muszę powiedzieć, że spotkałam się raczej z takim przyjaznym bardzo przyjęciem i to było bardzo miłe, ale rzeczywiście myślę, że pracownicy no jednak bardzo dużo, to też jest zaskakujące trochę, niby to jest taki powszechnie wiadomy, coś powszechnie wiadomego, ale bardzo dużo osób jednak pracuje w Kancelarii Sejmu, to jest ogromna praca osób naprawdę wielu, więc to jest myślę, więc to tak na marginesie, ale tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście to trochę budzi zdziwienie, tak mi się wydaje, wśród na przykład pracowników, nie wiem, Domu Poselskiego albo Kancelarii Sejmu i znowu nie chcę, żeby to zabrzmiało, że są gdzieś dla mnie niemili albo coś takiego, bo absolutnie nie, tylko rzeczywiście takie zdziwienie trochę widać, bo ja byłam w Sejmie trochę wcześniej niż w piątek, bo właśnie musiałam różne rzeczy takie formalne jeszcze załatwić. No i rzeczywiście wtedy nie miałam legitymacji sejmowej, więc musiałam jakoś się tak trochę tłumaczyć, kim jestem i dlaczego chcę gdzieś przejść, bo rzeczywiście Sejm jest trochę, tam w niektórych przejściach jest Straż Marszałkowska, zrozumiałe w pełni, że sprawdzają, czy mamy przepustki i mnie też nie było na liście jakiejś, którą Straż Marszałkowska miała, bo tam byli chyba tylko posłowie, którzy mieli ślubowanie już w środę, więc ja się trochę, nie dość, że mnie nie było na tej liście, to jeszcze wyglądam trochę młodziej niż pewnie standardowo sobie ktoś wyobraża posła, bo wyobraża sobie pewnie mężczyznę i pewnie kogoś tak 30-40 lat minimum, więc już tutaj nie wyglądam, nie mam jej na liście, więc nie mam legitymacji, więc to był trochę taki problem, który pewnie wiązał się właśnie bardziej z takimi rzeczami, że nie miałam tej legitymacji poselskiej jeszcze, a może mniej z moim wiekiem, nie wiem, trudno stwierdzić, ale rzeczywiście mam takie poczucie, że jednak podchodząc do jakiejś osoby, czy jeszcze czekają mnie formalności z otworzeniem biura, to mam takie poczucie, że muszę najpierw tą taką granicę u tej osoby, która trochę mnie dowierza, że jakiś poseł, to najpierw przez to się muszę przebić, a dopiero później, nie wiem, załatwić jakąś sprawę. Być może to jest też jakaś moja mentalna blokada, a nie rzeczywista obawa, ale z każdym, kto rozmawiam, to też to jakoś zawsze pada, prawda, że trochę się dziwią, pytają, ile mam lat. No ja też tutaj muszę wspomnieć, że nie jestem jakąś tutaj anomalią, bo Adam Gomoła też miał 24 lata, wydaje mi się, prawda, jak teraz, on jest ode mnie rocznikowo, rok starszy, ale jak się dostawał, to chyba miał 24 lata, albo w 2023 roku miał rocznikowo 24. Chyba Kinga Gajewska, jak dostała się do Sejmu, to miała 25 lat. Byli też chyba młodsi posłowie, nie wiem, czy nie Krzysztof Bosak, który miał chyba 22 czy 21 lat, więc nie jestem tutaj, żadnych rekordów nie pobiłam, więc to też nie tak, że nigdy... Nikt nie widział posła w moim wieku, ale miałam taką wymianę zdań z panem tutaj ze Straży Marszałkowskiej, który właśnie pokazał mu dowód, i on oglądał ten dowód i patrzył bardzo długo na tą datę urodzenia i właśnie tak mu się wyrwało, że Jezu, 2000? Ja mam brata 2000. I to chyba też o to chodzi, że ten mój rocznik trochę... dla osób przyzwyczajonych z obcowaniem raczej z ludźmi, gdzie ich data urodzenia zaczyna się od 1990, to jak widzą to 2000, to jednak wyobrażają sobie kogoś bardzo młodego, no a mamy ten 2024 rok, więc to już niestety tak to wychodzi. Co po części trochę rozumiem, bo ja mam podobnie, jak widzę na przykład 2006 albo 2007 rok, to ja też sobie myślę, że Jezus, jak to? Jakieś tutaj 18 urodziny, co? Więc to też, mimo że te 7 lat, to nie jest aż taka duża różnica, to jakoś to jest dla mnie zawsze szokujące, w którym roku urodziły się osoby, które mają na przykład idą na studia od października. Więc ja to po części rozumiem i nie czuję się tutaj jakoś, dyskryminowana. To jest kwestia, myślę, przyzwyczajenia i tego, że nie obcujemy za bardzo z polityce z osobami, które mają mniej niż nie wiem, właśnie 25 lat albo 25 lat. I to jest jednak tylko kwestia polityki, tak myślę, no bo nie zdarzyło mi się, ja bardzo rzadko też już jestem jakąś, nie wiem, najmłodszą osobą w pokoju, bo no ja też jestem przewodniczącą młodzieżówki, znam bardzo dużo osób, które na przykład zaczynają studia albo są jeszcze w liceum, więc no ja tam nie czuję się już 18-latką i też rozumiem, że to chodzi, że jak będąc takim na, nie wiem, zjeździe młodych nowoczesnych, no to jest większa część sali, to będą osoby młodsze ode mnie. Więc trochę się od tego odzwyczaiłam, tak samo nie wiem, w pracy już od bardzo dawna nie byłam najmłodszą osobą i też nigdy mój wiek nie szokował. No i też trzeba tak uczciwie przyznać, że no, jednak 24-25-latkom daje się bardzo odpowiedzialne zajęcia w pracy i nikt jakoś nie kwestionuje ich kompetencji pod względem wieku, więc też uważam, że powinniśmy troszkę w ten sam sposób podchodzić do osób w polityce w takim wieku, skoro znam też wiele osób w moim wieku, które mają jakieś swoje własne, nie wiem, firmy, kredyty i więc też nie sądzę, że funkcjonujemy w jakiś odmienny sposób od osób, nie wiem, od dekady, od nas starszych. No więc właśnie, to tutaj się z tobą absolutnie zgadzam, tym bardziej, że no mówię, no ja mam 27, więc no też już gdzieś tam też się śmieję, że ja już jestem trochę dinozaurem, jeśli chodzi o te media młodzieżowe oczywiście, w cudzysłowie mówiąc. Ale fakt faktem, no ty się na pewno w jednym kontekście, to pewnie, nie wiem czy zauważyłaś czy nie, ale w kontekście jednym się na pewno zapiszesz, być może w przyszłości gdzieś tam na stronach Wikipedii, no bo jesteś pierwszą posłanką, która ma 2 z przodu faktycznie w dacie urodzenia. Tak, tak, to prawda, no ale tak. Tylko, słucham? Kontynuuj. No tak, rzeczywiście, chociaż no też nie czuję, żeby to było jakieś coś takiego bardzo dziwnego albo zasługującego na wspomnienie, no bo to po prostu no tak wychodzi. Adam Gomoła ma te 25 lat, to jest tylko, nie wiem w jakim miesiącu ma urodziny, ale no to jest, zakładam, pewnie kilka miesięcy różnicy, ja jestem z lutego z 2000 roku, więc no rzeczywiście, no pod tym względem to jest jakaś anomalia i może to też z tego wynika, że jak to ktoś powtarza, no to jakoś tak szokuje, no bo się nie przyzwyczaili pewnie osoby, które są, nie wiem, 40 lat albo 30, nie przyzwyczaili się do myśli, że ktoś, kto ma 24 lata, urodził się w roku 2000, tak samo jak ja się nie przyzwyczaiłam do tych roczników, o których wspominałam, które jeśli nas oglądają, to oczywiście nie wątpię, że macie tyle lat i że na przykład zaczynacie studia. No więc właśnie, no mówię, no na pewno cię przebije ktoś, kto pewnie w następnej kadencji wejdzie już z rocznika 2001 i to będzie już faktycznie pierwsza osoba z XXI wieku. I tak jak mówisz, dla mnie też jest to szokujące, bo w 2027 roku do urn pójdą dzieciaki. Osoby, które urodzą się które będą urodzone w 2009 roku. 12 lat młodsze ode mnie. Wow, no widzisz, i my też tak reagujemy, o wow, więc też się trudno dziwić panom, nie wiem, Straży Marszałkowskiej, którzy ze mną rozmawiali i widzieli ten mój dowód, gdzie jeszcze mam zdjęcie, jak miałam 15 lat, więc to w ogóle dodaje do tego wszystkiego. No, jestem w stanie jakoś się z tym pogodzić, no i myślę, że to też kwestia przyzwyczajenia i tego, że po prostu przez jakiś czas na pewno bardzo dużo pracowników nie będzie mnie kojarzyło, no bo trudno też, żeby kojarzyli tyle posłów, czy pamiętali wszystkich twarzy, więc absolutnie to rozumiem, nie obrażam się jakoś. No bywa to może męczące w takim sensie, że tak trzeba być psychicznie gotowym na to, że nie zostanę jakoś może potraktowana poważnie albo no właśnie będę musiała się przebić przez to zdziwienie, no ale cóż, trudno. Takie życie, jak to mówią. Tak. A powiedz mi tak szczerze, teraz jak już jesteś posłanką, to masz jakiś temat swój albo tematy, którymi ty byś chciała się zająć, nie wiem, albo po prostu zaproponować, nie wiem, kolegom z klubu parlamentarnego, albo nie wiem, no też do komisji, o właśnie, jakie komisje byś chciała też zająć, albo czy już wiesz, jakie to będą komisje, jak to wygląda? Na ten moment nie jestem jeszcze nie jestem członkiem żadnych komisji, bo pewnie na kolejnym właśnie posiedzeniu będą głosowania zmieniające te składy w komisjach, więc przez to, że dopiero w piątek dołączyłam, no to mnie jeszcze ominęło, ale prawdopodobnie będę w Komisji Sprawiedliwości, to też jest myślę dla mnie bardzo ważne i bardzo, bardzo miałam nadzieję, że uda się być w tej komisji i myślę, że może uda się jeszcze z Komisją do Spraw Unii Europejskiej, to jeszcze nie jest pewne. Chciałam być w Komisji Edukacji, ale to wszystko pewnie jeszcze jest do, no bo są te limity, przypadają na kluby, jeśli chodzi o członkostwo w komisjach, więc nie jestem pewna jeszcze, jak to się do końca ułoży, ale na pewno chciałabym skorzystać czy dołączyć do różnych zespołów parlamentarnych. Wiem, że w tej kadencji Sejmu nie mamy właśnie zespołu do spraw polityki młodzieżowej, jest bodajże do spraw tych rad młodzieżowych, ale nie ma takiego typowo do spraw polityki młodzieżowej, więc o ile oczywiście właśnie ta Komisja Sprawiedliwości bardzo mnie interesuje, czy edukacji, czy ta do spraw Unii Europejskiej i chciałabym oczywiście, żeby te kwestie dotyczące chociażby aborcji, czy związków partnerskich zostały skutecznie dowiedzione, to oczywiście kwestie związane z praworządnością też są dla mnie ważne, no ale właśnie szukam trochę jeszcze sposobu na to, by stworzyć być może jakiś zespół, który zajmowałby się typowo polityką młodzieżową, czy w ogóle myślę, że to jest istotne, żeby Sejm czy posłowie po prostu, żebyśmy znaleźli sposób na to, by pochylić się trochę nad problemami młodych ludzi i zobaczyć, jakie jest źródło problemu w tym, że coraz słabszą w tych wyborach niestety od 15 października, czyli tych samorządowych, no i teraz tych, które w ogóle miały słabą frekwencję. Widzimy, jak spada frekwencja młodych osób i myślę, że to już jest trochę nie... czy bez żadnych kroków to nie jest coś do odratowania, w takim sensie, że faktycznie jeśli młodzi ludzie nie będą czuli, że ich jakoś problemy są słuchane, no to nie będą mieć wystarczającej, myślę, motywacji do tego, by głosować, chociaż w wyborach prezydenckich w przyszłym roku, więc to jest, myślę, bardzo istotne. Tutaj mam nadzieję właśnie na współpracę też z innymi posłami, którzy się jakoś tą polityką młodzieżową zajmują, czy też współpracują z organizacjami. Ja też znam parę osób, które się angażują właśnie w różne takie inicjatywy podobne, które mają na celu promowanie takiego aktywnego udziału w życiu politycznym wśród młodych osób, więc tu liczę też na wskazówki z ich strony. No i też otwarcie tutaj mówię od początku, że chciałabym dołączyć do zespołu do spraw Krakowa, który też myślę, że może być trochę wykorzystany pewnie lepiej do takiego kontaktu między centralą a regionem. Ten już też mam takie sygnały właśnie, że są jakieś sprawy, w których mogłabym się przydać jako posłanka w Krakowie, więc oczywiście liczę też na współpracę różnych, czy chciałabym się współpracować z osobami z jakichś ruchów miejskich z Krakowa, no żeby też swoje możliwości móc wykorzystać dla dobra sprawy i współpracować z osobami, które rzeczywiście w jakimś temacie są ekspertami, a ja mogę jakoś swoimi możliwościami ich na przykład zaprosić na taki zespół, bo te zespoły to myślę, że ich jest teraz bardzo dużo, wręcz pewnie za dużo i pewnie wiele nie działa w ogóle, to myślę, że takim dobrym, one są jednak bardzo dobrym narzędziem, żeby móc zapraszać różne zewnętrzne podmioty, no bo taki zespół jest w ogóle, nie ma takiej, powiedzmy, sztywnej formy jak komisja, tam w zasadzie każdy może ten zespół przyjść, więc to jest też bardzo, bardzo wygodne. No więc właśnie, tym bardziej, że no myślę, że zarówno taki zespół właśnie do spraw Krakowa, czy każdego innego miasta, czy regionu, czy właśnie spraw polityki młodzieżowej, myślę, że akurat to nie będzie tak, że tak jak pamiętam, że chyba były takie też zespoły, które się zebrały na dobrą sprawę jeden raz, żeby otworzyć się, żeby się założyć. Potem było tylko spotkanie, żeby jakiś tam statut ustalić i ewentualnie członków tam przewodniczącego, wiceprzewodniczącego. No i ostatni na zamknięcie kadencji, żeby nie było, tam trzecie posiedzenie. Pieniądze poleciały czy tam coś i dziękujemy. Tak, no z tego co wiem, to chyba dodatków żadnych nie ma, ale podobno takim jest jednak running joke trochę wśród dziennikarzy czy wśród chociażby prezydium Sejmu, że faktycznie te zespoły, jak powstaje jakiś zespół, który ma tylko tam, nie wiem, 2 osoby czy 3, no to wiadomo, że powstał on bardziej w takim celu, żeby mieć przewodniczącego, a nie żeby coś robić, więc no oczywiście tutaj no chciałabym tego uniknąć i chciałabym rzeczywiście, żeby to był zespół, w którym organizacje młodzieżowe mogą też być wysłuchane, przyjść do Sejmu na posiedzenie takiego zespołu, no bo też nie ukrywam, że właśnie, że chciałabym po prostu posłuchać osób, które jakoś siedzą w danym temacie, czy będzie to temat miejski, czy taki temat właśnie polityki młodzieżowej, żeby zobaczyć ich perspektywę i to, w czym ja mogę pomóc, albo gdzie widzą na przykład jakieś potrzebę może jakichś zmian legislacyjnych, czy po prostu w jaki sposób możemy tą politykę młodzieżową trochę odmienić. No tak, tym bardziej, że w sumie no, trochę uratowałaś sytuację, jeśli chodzi o liczebność osób przed 30 w Sejmie, no bo gdyby nie ty, no to tylko w sumie w tym roku już Adam zostałby sam przed 30, no bo i Michał Moskal i Ola Wiśniewska kończą w tym roku 30. No to trochę się ta frekwencja poprawiła. No i też, tak jak powiedziałaś, żeby poprawić te frekwencje wśród młodych, ale też no mam nadzieję, że jakoś już we dwójkę z Adamem będziecie gdzieś tam próbowali lobbować za tym, żeby może faktycznie nie tyle jak u ciebie to było 15 miejsce czy coś, wiesz, czy tak jak właśnie, żeby było tak jak u Adama, że miał tą jedynkę, faktem jako jedyny przed 30 chyba miał jedynkę w ogóle ze wszystkich partii politycznych. Więc ten. Tak, no to jest bardzo trudna sprawa do tego, by przekonać. No niestety na takim szczeblu centralnym to jest trochę trudne. Tutaj trochę niestety trzeba działać już w partiach, czy bardziej w regionach często, czy w jakichś tam okręgach, kołach partii, no bo rzeczywiście to dużo trochę zależy od osób decyzyjnych. No znowu tutaj muszę powiedzieć, że będąc częścią takiej mniejszej partii, no to dużo łatwiej jest też poznać osoby, które są, nie wiem, przewodniczącymi, czy wiceprzewodniczącymi, czy chociażby w Nowoczesnej wiceprzewodniczącymi jest Andrzej Prędka, który również jest przez 30, ma 28 lat, więc to też na pewno pomaga, czy oddawanie powiedzmy władzy młodszym osobom jest czymś bardzo istotnym, a trochę myślę, że wielu takich nawet lokalnych liderów partii nie do końca jest do tego przyzwyczajonych, żeby ustępować trochę miejsce młodszym osobom. Więc to też, no mam nadzieję też pokazać, że to się opłaca i że faktycznie że młode osoby też są w stanie zrobić dobre wyniki. No i tu muszę przyznać, że faktycznie Młodzi Nowoczesni też mamy właśnie wspomniany przeze mnie Andrzej jest radnym i mamy też reprezentację w Radzie Dzielnicy, Mateusz Tomaszewski w Warszawie, więc mieliśmy bardzo dużo też kandydatów z Młodych Nowoczesnych, którzy naprawdę robili bardzo solidne kampanie i myślę, że tutaj jest ta trochę coś, co u młodych osób według mnie trzeba podkreślić, to, że jednak osoby młode bardzo dobrze czują social media i wiedzą, co wstawiać, wiedzą w jaki sposób prowadzić swoje kampanie w social mediach i to jest coś, co mogą więc wręcz nauczyć osoby starsze od nich, więc te tradycyjne kampanie, czyli powieszenie się na płotach i w zasadzie nie wiem, tyle, to już niestety jest za mało i to widać jaką, no ja byłam pod wrażeniem naprawdę wielu kampanii, które widziałam w kampaniach samorządowych, bo one łączyły właśnie wiele rzeczy, czyli ja widziałam, że nasi kandydaci chociażby z Młodych Nowoczesnych zarówno mieli dużo plakatów, drukowali jakieś swoje tam banery, mieli ulotki, ale też wstawiali bardzo dużo treści na social media, więc to też pokazuje, jak dobrze wiedzą już w takim młodym wieku, co w kampanii należy robić. Ja też korzystałam oczywiście z pomocy Młodych Nowoczesnych w Krakowie, to też im trzeba oczywiście tutaj przyznać, że gdyby nie oni, no to ten mój wynik byłby na pewno dużo słabszy, no bo kampania to jest, pewnie u ciebie też to mówiłam, jednak taka gra zespołowa i tutaj trzeba kilka osób chociażby, które codziennie będą z tobą chodziły z ulotkami, no to jest tak naprawdę codzienny wysiłek i ja też miałam wsparcie od nich, bo oni no właśnie czuli bardzo dobrze, co powinnam robić, jakie powinnam treści wrzucać, czy dawali bardzo dużo rad. Można byłoby sądzić od osób, które nie prowadziły nigdy kampanii, czy na przykład świeżo skończyły studia, mogą nie mieć właśnie wiedzy na temat kampanii, no a myślę, że tutaj było wręcz przeciwnie, że ich takie no też kierunkowe wykształcenie pomogło, ale też sam fakt no, obserwowania sceny politycznej, no i właśnie takie dobre wyczucie social mediów, więc to też jest myślę coś, co powinno skłaniać osoby decydujące o kształtach tych list do tego, by dawać szansę młodym osobom. No więc właśnie tym bardziej, że przecież ty w kampanii parlamentarnej, czy później też samorządowej, ty i Andrzej, no bo Andrzej naprawdę tak samo jak ty, no wykręciliście świetne wyniki w samorządowych, bo sam też śledziłem, jak Andrzej też robił kampanię w Poznaniu. Tak, no tak. Więc no wiadomo, kraja, no chociaż ja akurat z samego Poznania nie pochodzę, ale mieszkam tu już tyle lat. Więc no widać po prostu, jak to było i też w sumie jestem ciekaw, czy nie wiem, czy ty też byłabyś skłonna takie robić badania, czy w ogóle, jaka była wasza w ogóle struktura głosujących? Czy na was głosowali młodzi, czy jednak seniorzy? No bo to też jest ważne, bo mam wrażenie, że młodzi to jest trochę, mówię, ja się nie zgadzam z Korwinem i myślę, że chyba mało kto się zgadza z Korwinem w dzisiejszych czasach, ale z drugiej strony tutaj jest taki kazus kobiet, że często kobiety, było tak, że kobiety głosowały na mężczyzn. I tak samo mam wrażenie, że może być tak, że młodzi też nie głosują na młodych, tylko już na osoby starsze. Jak myślisz, czy byłabyś w stanie gdzieś to określić, zbadać, czy niekoniecznie? No myślę, że nie mam takiej wiedzy. Szkoda, że te dane nie są jakoś, no wtedy to już nie byłoby głosowanie tajne. Też bardzo żałuję, że tego nie wiem, jak te głosy się rozkładają, bo no tak jak mówisz, to może być właśnie różnie, bo z jednej strony na przykład w wyborach parlamentarnych ja wiem, że sporo osób, nie wiem czy sporo, ale miałam takie głosy, że ktoś mi powiedział na przykład, że no moja siostra będzie na ciebie głosować, bo bardzo chce głosować na kogoś młodego. Więc wtedy, kiedy ta frekwencja była bardzo duża młodych osób, to ja myślę, że to właśnie jednak trochę zaważyło w moim wyniku, że sporo osób młodych na przykład wchodziło na parę dni przed wyborami na te strony, które pokazują kandydatów, no i tam patrzyli po kolei na przykład, na kogo mogło głosować. Więc oczywiście nie twierdzę, że to jest jakaś właściwa metoda tego, by znajdować kandydata, ale no tak uczciwie, jeśli oceniamy, jak wiele osób znajduje swoich kandydatów, no to właśnie w ten sposób, że szuka 2 dni przed głosowaniem, kto kandyduje w ogóle. Co no oczywiście po części rozumiem, ale no tak myślę, że to wygląda. Więc myślę, że to trochę też zaważyło, że faktycznie będąc jedną z młodszych osób na tej liście, w sensie, że jednak ta średnia wieku była trochę wyższa, ja byłam jakoś tam się może to rzucało w oczy właśnie. W wyborach samorządowych też mi trudno stwierdzić, bo właśnie ja zarówno spotykałam osoby młode, które na przykład zdarzyło mi się w wyborach samorządowych, co było dla mnie było szokujące, że w wyborach samorządowych dziewczyna, którą spotkałam podczas zdawania ulotek, powiedziała, że głosowała na mnie w wyborach parlamentarnych, bo właśnie chciała głosować też, tak mi się wydaje, że dodała coś takiego, że chciała wspierać młodych kandydatów i że super, że teraz kandyduje, ale ona niestety jest w innym okręgu w Krakowie głosowała, czy w ogóle poza Krakowem. Więc rzeczywiście ta motywacja niektórych młodych ludzi jest właśnie taka, by głosować na innych młodych, ale nie wiem, czy to są głosy przeważające, bo z drugiej strony też osoby starsze też często mówią, że super, chcę głosować na wspierajmy młodych i tak dalej. Z drugiej strony takie osoby starsze, szczególnie mieszkające w danych dzielnicach czy w danych częściach miasta, okręgach już bardzo długo, mają też często swoich radnych takich już wypatrzonych, powiedzmy, takich, których znają od wielu lat i oni też bardzo dobre. No jedynka z mojej listy, Jakub Kosek, przewodniczący Rady Miasta teraz zrobił bardzo dobry wynik, on miał bodajże chyba 12 000 teraz albo nawet więcej, więc to jest świetny wynik jak na Radę Miasta i myślę, że on ma bardzo dużo właśnie takich wyborców, którzy już po prostu od wielu lat go kojarzą. No więc właśnie tym bardziej, że jednak ta struktura wyborów samorządowych jest zupełnie inna niż czy to wyborów parlamentarnych, czy wyborów europejskich, no bo jednak, tak jak mówisz, nawet często jest tak, że nie wiem, głosujemy na, dajmy na to, Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych, ale już na przykład jakiś lokalny komitet może być na przykład w wyborach samorządowych, bo ufamy więc tutaj jest różnie. A też mam wrażenie, już chyba w wyborach samorządowych ta frekwencja wśród młodych była znacznie niższa niż w wyborach parlamentarnych, więc tak naprawdę chyba młodzi właśnie zaniżyli te frekwencje, więc... Tak, a z drugiej strony tu trzeba powiedzieć, że więcej osób samorządowych kandyduje, więc tak jak powiedziałam, sporo członków Młodych Nowoczesnych kandydowało, ale nawet w Krakowie było na każdej, każdy komitet praktycznie miał, pewnie nie każdy, ale większość komitetów miało faktycznie tych największych, chociaż osoby młodsze ode mnie też kandydowały, więc 21 lat, 20. Michał Terawski chyba jest najmłodszym z radnych w ogóle gdzieś tam w tych wyborach samorządowych, które się dostał. Tak, no właśnie, więc to też o czym świadczy, że faktycznie bo rzeczywiście teraz pamiętam, że ten temat najmłodszych radnych też jakoś to się przewijał w mediach i faktycznie ja już w ogóle w tych rankingach to jakoś tam nie padało często moje nazwisko, bo właśnie były osoby w wieku 18 lat, 19, 20. Ja też nawet miałam okazję być to jest w sumie teraz całkiem zabawne, ale właśnie byłam w programie Bez Kitu Radomira Wida jako ta publiczność, no i właśnie taka wizja była taka, że na tej publiczności były osoby, które są najmłodszymi tam radnymi, czy radnymi i dzielnicowymi, czy rad miasta i ja tam byłam chyba najstarsza, albo prawie najstarsza, więc też już tam się czułam trochę tak jak to się mówi, out of place, bo rzeczywiście były osoby, które no właśnie w wieku 18 lat zostały radnymi. Także no, ja myślę, że jest świetnie, to jest super początek kariery politycznej. Oczywiście, że tak, no i początek, mam nadzieję, że długiej kariery politycznej, no bo jednak, tak jak mówisz, no ja miałem to samo trochę gdzieś tam uczucie, jak byłem właśnie na Parlamencie Młodych w Senacie, że w sumie tu były osoby też już mające tam 16, 17, 21 lat max, bo tam też było przecież parę osób, które kandydowały do Sejmu już też, a tak naprawdę ja i Hubert byliśmy tymi, w cudzysłowie, dinozaurami, którzy mają po 26, bo Hubert jest mój rocznik, o ile dobrze pamiętam, więc... Tak, no właśnie, więc jak już się skończy studia, to trochę tak się można poczuć. No więc teraz z kolei w Sejmie mam okazję poczuć się bardzo, bardzo, bardzo młodo. No, jakoś przyjmuję tę rolę i jest to, myślę, no, niewielka cena za tak duży, no jednak zaszczyt, jaki mnie spotkał. Dobrze, no to tak na koniec powiedz mi, czego ci życzyć na te 3,5 roku tej kadencji, 10. kadencji Sejmu? Co byś chciała, nie wiem, osiągnąć albo co po prostu, co sobie też byś życzyła? Myślę, że pracowitości, bo jednak będąc już w tym Sejmie bardzo łatwo jest, tak mam wrażenie, że bardzo łatwo jest trochę no nic nie robić, w takim sensie, że no nie przychodzę na te posiedzenia, ale nie wykorzystywać w pełni tych możliwości, nie otwierać drzwi, które daje ten mandat poselski. Więc tego bym na pewno nie chciałabym zmarnować tej szansy, którą otrzymałam. No to tego ci życzę. No i wiem, że już trochę długo do tego jeszcze zostało, trochę dużo czasu, ale no życzyłbym ci, żebyś dostała tę reelekcję w 27 roku na 11. kadencję. Tym bardziej, że dalej będziesz wtedy jeszcze posłanką, która ma mniej niż 30 lat, więc jeszcze się załapiesz. I być może nie będziesz już najmłodszą. Nie, no wtedy to myślę, że nie. Poza tym już za 3 lata to myślę, że się nie będę gubiła w Sejmie, już się opatrzą wszyscy pracownicy, więc też już nie będę szukować. I jak najbardziej też będę się cieszyć, jeśli będziemy mieć jeszcze młodszą, nawet jeśli ktoś pobije jakiś rekord, to super. No miejmy taką nadzieję też, bo oprócz tego, że tobie życzę wszystkiego najlepszego i żebyś naprawdę działała, no i dostawała się dalej w kolejnych kadencjach do Sejmu, no ale no mam taką też nadzieję, mimo że ja już w następnych wyborach, jak będę głosował, no to już będę miał 30 lat, więc już nie będę w tej grupie wiekowej najniższej gdzieś tam tych sondażowniach, jak będą pokazywać te wszystkie exit pole, więc już będę tym drugim słupkiem, no ale faktem, no fajnie by było, gdyby ta reprezentacja była, chociaż nie mówię, żeby jeszcze młodsza, tam 21, chociaż też by było fajnie. A żeby kilkanaście osób i żeby nie było tak, że tak jak było w poprzedniej kadencji, że na sam koniec nie było już nikogo poniżej 30, a teraz, że jesteś tylko i ty i Adam, więc no fajnie by było, żeby ta reprezentacja była trochę większa, no bo mimo, że naszego pokolenia już jest mniej, tych urodzonych między 91 a 2000 rokiem, no ale i czy jeszcze mniejsza będzie tych urodzonych między 1 a 10, 2001 a 2010, no to jednak jesteśmy jakąś reprezentacją i na pewno większą niż zasługująca taka na 2 czy tam maksymalnie, nie wiem, no chyba od 91 roku licząc, no to chyba góra 10 posłów jest. Więc no fajnie było, żeby było więcej. Zgadzam się w pełni. Także trochę wracając optymistycznym akcentem do tego, no bo naprawdę to jest sukces, to co ci się udało naprawdę z tego miejsca, więc to tylko pokazuje, że też świadomość wyborców chyba jest większa, skoro patrzą na te 15 miejsce, a nie tylko 1., 2., 3 ewentualnie. Tak, myślę, że tak i myślę, że właśnie, że trochę inaczej już wyborcy głosują, że nie tak typowo na 1, czy podobno tak wyborcy PiS-u tak dalej głosują, że zaznaczają zawsze 1. Chociaż powiem ci szczerze, to też było zaskoczenie. Zaskoczenie, szczególnie w Wielkopolsce byłem ogromnie zaskoczony patrząc na te listy, no bo tak, weszła 3, czyli Marlena Maląg, 2. miejsce miał Czarnecki, a 3. dopiero miał Kolarski od prezydenta. I to też, może wynikało z tego, że praktycznie plakatów Kolarskiego szczególnie na wsiach nie było prawie wcale, a Czarnieckiego, z drugiej strony Czarnieckiego było najwięcej, bo nawet u mnie na rodzinnej wsi Podlesznem było tych plakatów Czarnieckiego pełno jeszcze z Kaczyńskim ściskającym jego dłoń, ale nawet było to widać chociażby w moim rodzinnym okręgu, gdzie akurat ja nie głosowałem, bo głosuję już od jakiegoś czasu w Poznaniu, ale tak patrząc na te wyniki gdzieś tam, gdzie moi rodzice głosują, to nawet tam w małym okręgu, gdzie głosowało w sumie tam chyba 1500 osób, to nawet tam tak jednostkowo było, że 1. miejsce Malą, 2. drugie miejsce Czarnecki, trzecie miejsce Kolarski. Tak, no to było trochę zaskakujące, biorąc pod uwagę, że taki był namaszczony przez prezydenta, a no jednak ten wynik nie był taki pewnie, jak się on spodziewał. Z drugiej strony chyba Marlena Maląg jest bardzo znana w Wielkopolsce, więc to chyba też z tego wynikało pewnie bardziej niż Wojciech Kolarski. No wiesz, ale no, powiem Ci tak, no ogólnie no Marlena Maląg, no, patrząc na to, jak wielka jest Wielkopolska, nie oszukujmy się, ona jest bodajże z Kalisza albo z Ostrowa Wielkopolskiego, no to Kalisz, czy tam Ostrów, a Piła, no to jest 200 kilometrów różnicy już, więc to tak agreguje mniej więcej. Ale faktem, no tak jak mówisz, no Czarnecki już chyba już raz startował z Wielkopolski, a Kolarski, no to jest taki typowy spadochroniarz z Krakowa, więc no tutaj no niby się nie powinno w wyborach europejskich gdzieś tam sugerować tym, skąd to pochodzi, no ale ludzie wiadomo, że zasady i reguły swoje, a jednak ludzie swoje, nie? No tak, zdecydowanie. No dobrze, no to dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę, to owocną. Dziękuję również. Moją gościnią po raz trzeci, ale po raz pierwszy w tej roli była posłanka Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Kot. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że się spotkamy już niedługo po raz czwarty, może już jako też bardziej doświadczona posłanka. Polecam się. Tak, będziemy mogli rozmawiać jeszcze o większej liczbie tematów, być może jakaś Twoja ustawa, gdzieś tam Twojego pomysłu. Może takie coś się zdarzy. Mam nadzieję, że też będę mieć Twój wkład w taki sposób. Tak jest. A ja zapraszam Was na moje odcinki. Mam nadzieję, że już częściej niż raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, czy raz na 2 miesiące, czy 3 jak teraz. Zapraszam na moje media społecznościowe, na wszystko, co ze mną związane, z moim kanałem, z moimi mediami. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć! Oglądajcie, słuchajcie, czytajcie na wszystkich dostępnych źródłach. Na YouTubie, na Spotify, na Tweets, Instagramie, Facebooku, Xie oraz na wszystkich dostępnych źródłach. Czytajcie, oglądajcie, szczególnie programy Naprawdę, Nieobiektywnie oraz zupełnie nowy format Naprawdę 20 sekund news, w którym będziecie mogli dowiedzieć się, co jest najważniejszego w świecie. Oglądajcie programy Naprawdę Nieobiektywnie w poniedziałki i wtorki, zawsze o godzinie 20. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.